Canon 4000D. Widzicie? Nie kłamałem, że kupiłem. Teraz filmiki będą super. Super jakości. Super będą nagrywane. Teraz jeszcze tylko trzeba czekać na stojak. Bo osobno kupiłem stojak, bo kobitka nie miała. Na stojak poczekam dodatkowe 2-3 dni. Ale będzie fajnie. Dzisiaj będzie film pod tytułem Naprawiam błędy z przeszłości. Pierwsza rzecz, jaką chciałem zrobić, to kupić sobie znowu ten aparat, który sprzedałem. Sprzedałem po to, żeby pomóc tej wywłoce z Ciechocinka. Naprawiłem ten błąd. Kupiłem sobie drugi, taki sam. Teraz właśnie go otworzę. I co my tu mamy? Instrukcja obsługi w kilku językach. Pewnie gwarancja. Safety protections, jakieś tam środki ostrożności. Kabel. Ładowarka do baterii. To obiektyw. O, widzicie? Obiektyw z pokrywką, soczewką. Super. A oto i on. A raczej ona, bo to lustrzanka. Proszę bardzo. Z paseczkiem oryginalnym Canona. O. O właśnie, to jest on. Patrzcie w jakim stanie. Jak nówka. Kupiłem go jeszcze taniej niż sprzedałem. Sprzedałem za 810, a kupiłem za 700. I teraz jeszcze czekam na ten, na, no, jak to się mówi, na statyw do niego, żeby móc sobie położyć i żeby mnie nikt nie musiał nagrywać. Włączymy sobie go, bateria podejrzewam, że w środku jest, no to włączymy go. Tylko muszę pomyśleć wszystko, jak to się robiło. Aha, tutaj się przekręcało gałkę. O. Brak karty. Karty nie było w zestawie. Karty mam w domu. 4 giga sobie włożę i będę mógł sobie nagrywać. Weźmy sobie menu główne. Wi-Fi ma, widzicie. Tutaj dużo funkcji. O. Super. Jakość obrazu RAW. A zobaczymy jeszcze film. Gdzie tu jest filmu? A tutaj się wybiera. A RAW to jest pewnie najlepszy. Dobra, teraz zobaczymy. O. Przełączymy sobie na tryb wideo. Wideo to tutaj kamerka taka jest. O. Sprawdź, czy zamocowano obiektyw, naciśnij. A widzisz, musisz obiektyw włączyć, żeby nagrywać. Dobra, to się włączy ten obiektyw. Tutaj trzeba zdjąć tą zaślepkę. Czekaj, jak to się robiło. Dawno go już nie miałem. Aha, odkręcało się. Dobra. Teraz trzeba włożyć. Tylko którą stroną? Tu też są zaślepki. O, to się odkręca pyk. I tutaj się też odkręca. Aha. O, tak to się robi. Wyskakuje. Dobra.
Teraz trzeba to włożyć. To jest strona przednia, to jest tylnia. Tutaj się teraz wkłada i trzeba przekręcić aż do kliknięcia. Trzeba umocować równo i kręcimy. Nie ten, tylko tutaj. O, coś klikło, ale jeszcze nie. A, teraz się klikło, dobra. I teraz włączamy przycisk nagrywania, czyli tu było takie AV. Dobra. 1920, widzicie? O, 25 klatek na sekundę. Jak nie ma karty, to nie wiem, czy będzie nagrywać. Tutaj trzeba sobie uregulować. Kurczę, nie mam na czym go położyć. Na kolanach nie, bo mi spadnie. No ale dobra, już widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Telefonem nagrywam, to jest słabo. O. Fajnie, co? O, tutaj jest aparatu, sport, różne tryby. A tu wyłączymy go. Czekaj. O, w tej chwili jest włączony. Dobra. To już widzicie, jak to wygląda. Cały komplecik. O. No, tak to wygląda. Teraz jeszcze poczekać tylko na stojak i będą filmy Full HD w najlepszej jakości, rozdzielczości, bez szumów, bez hałasów i no jak profesjonalista. Dobra, to tyle. Jeden błąd z przeszłości naprawiony, będę starał się naprawiać kolejny. Muszę w sobie wszystko poodbijać za tę mędę pierdoloną. Nigdy jej tego nie wybaczę. Niech to teraz ogląda, niech znowu żałuje. Takiego bogacza, milionera jak mnie to już kurwa nigdy nie znajdzie. Wszyscy faceci leją na dziewczyny, mają je w dupie, nawet kurwa nie kupią porządnego pierścionka, róży nie kupią nic, a ja kurwa aparat kupiłem lustrzankę za 1200 zł. Potem kurwa buty kupiłem za 40 zł, bo łamzel nie miał w czym chodzić, w dziurawych butach chodził. Chciała, żebym jej kupił kurwa glany za 140 zł, rokowe, pankowe jakieś, kurwa kupiłem jej ładne białe adidaski za 40 zł, to kurwa nie. Szmata jebana. Nawet kurwa na dziurawe kalosze nie zasługuje. Chuj jej w pizdę, suce jebanej. Dobra, to tyle.